Rady Gminy Pierwszej Stare Miasto w sprawie zabezpieczenia terenu pod budownictwo czynszowe. Paragraf numer 1. Odnosi się do prezydenta miasta Krakowa o zabezpieczenie terenów gminnych z przeznaczeniem pod budownictwo czynszowe. Paragraf numer 2. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej w zakresie zabezpieczenia podstawowego dobra, jakim jest mieszkanie, wnosi się o zabezpieczenie co najmniej 10% środków finansowych w budżecie miasta Krakowa na rok 2014, pozwalających na realizację budownictwa czynszowego. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienie projektu nowej realizacji w zakresie pierwszej statutu dzielnicy pierwszej stary miasta. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chce zabrać głos? Ja mam pytanie. Macie orientuje? W takim razie przedstawiam. Pani przedstawiam, przepraszam. Macie orientuje, ile wybudowano w zeszłym roku z tego co wiem nic, a w tym roku nie wiem czy 15 czy 20 milionów czy 7, nie pamiętam która z tych sum została przeznaczona w budżecie miasta. Ile? 6 milionów w tym roku poszło w tegorocznym budżecie jest przeznaczonym na budownictwo komunalne. W zeszłym roku z tego co pamiętam nic, ten rok jest pierwszym rokiem od iluś lat. Czyli 6 milionów to jest, to wystarczy to przeliczyć na metry, że zbudowanie jednego w jakimś tam standardzie metra to jest 2000 zł, wystarczy 6 milionów złotych podzielić na 2000 zł, idzie ile to jest metrów kwadratowych mieszkania. Mówię w takim standardzie już najgorszy, te 2000 trzeba nie, ale 6 milionów, tak? A w zeszłym roku nie było. Proszę Państwa, ja oczywiście solidaryzując się w pełni z tą uchwałą, bo dzisiaj przed chwilą rozmawiałem z panem prezydentem Majkowskim, napomknąłem, że w takim mieście jak jest 200 tysięcy mieszkań komunalnych, które są niezbywalnym dobrym mieszkańców tego miasta i świadczą 80 mieszkańców to będzie 80 mieszkańców w stronę drogą te 6 milionów. W komforcie życia w tym mieście. Natomiast miałem taką poprawkę redakcyjną, bo mamy jedno długie zdanie w paragrafie drugim, gdzie dwa razy mamy dobro, mając na względzie dobro społeczności lokalnej w zakresie zabezpieczenia podstawowego dobra, jakim jest mieszkanie, więc proponuję wymiennie zamienić, może mając na interes społeczności. Interes społeczności lokalnej. Może. Ja napiszę. Może być. To jest a czy nie można zamienić tych 5% środków finansowych powiedzmy na konkretną sumę? 10 milionów? Nie, bo to nie spało. To jest większa. A pani myśli, że jak napiszemy 5%, to jest to bardzo. Nic pewnie nie da, bo oni planują to jak planują. Zwłaszcza, że... Uważam, że 5% robiliśmy tak od początku, dlatego przystaliśmy 5%, co rok powtarzamy te 5%, trzymają się może jednej zasady, jaka była przyjęta na początku. To daje jakąś tą wymierną kwotę, która wydawała przygotowanie terenu, no i rozpoczęcie jakichś inwestycji. Mniejsza kwota, zresztą kwotę, którą przyznawała komisja mieszkalnictwa, która padała na obradach okrągłego stołu, to była kwota co najmniej 20 milionów, ale padała, ale ona nie, to jest kwota mniejsza niż 5%, to jest gdzieś w granicy 2 wykreśla się dobro społeczności lokalnej i zastępuje się interes społeczności lokalnej. To jest ta sugestia, która mnie wychodzi. Kto jest państwa za przyjęciem? Nie ma kto liczyć. Nie ma kto liczyć. Nie ma kto liczyć. Nie ma kto liczyć. Nie ma. Pan Daros na salę, proszę. Pan Daros. Proszę Państwa, kto jest za przyjęciem poprawki?
13 osób za. 8 sprzeciw. Nie widzę, kto się wstrzymał. 13 za, przeciw, za, przeciw, za. Głosujemy cały projekt. Chyba, że chcecie zabrać jeszcze głos. Marcin, co? Zmienimy go. W takim razie głosujemy. Kto z Państwa jest w projektu? Liczman, kawę, no co robimy, no. A to nie można, bo przecież do liczącego ciągle wychodzi. No też kawę chcę sobie zrobić. No może ktoś mu zrobi. No chcę mu zrobić. Panie najwyższy, liczman, bo nie możemy posłuchać. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Ogień. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 osób. Ja się liczyłem. Tak. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Nie ktoś się wstrzymał, wyjdzie. 17 za, przeciw, 0, przeciw, 0. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do 7.